Niepokój obywatelski każe mi zapytać, ale tym razem pana przewodniczącego Piechockiego. Znamy sytuację willi SLD, która była wynajmowana od miasta. Panie Michale, bardzo proszę. Odnośnie spotkania. Chciałbym zapytać, panie przewodniczący, czy Sojusz Lewicy Demokratycznej na dzisiejsze spotkanie wynajął salę od miasta, jak to zwykli robić inni posłowie. I chciałbym uzyskać taką informację. Dziękuję bardzo. Oczywiście, że tak, panie Michale. Chciałbym tylko sprostować jedną rzecz. Ta aula jest zbudowana ze środków Unii Europejskiej, więc w ciągu 5 lat nie można w niej prowadzić komercyjnej działalności. Więc dziękuję za 5 lat. Nie można w niej prowadzić komercyjnej działalności. Więc dziękuję za to. W ciągu 5 lat nie można w niej prowadzić komercyjnej działalności. Więc dziękuję za to.